Witam Was, kochani. Ja bym w końcu Wam powiedzieć swoje świadectwo. Jest to dla mnie mega trudne, ale myślę, że dam radę. No więc wychowałam się w rodzinie katolickiej. To znaczy wychowała mnie babcia, ponieważ moi rodzice nadużywali alkoholu. Mama później po długiej chorobie umarła. Wychowywała mnie babcia, która bardzo dużo się modliła, w związku z tym ja również uczestniczyłam we wszystkich możliwych mszach w kościele. Wydawało mi się, że jestem zawsze blisko Boga. Ale przyszedł taki czas, że stwierdziłam, że coś jest nie tak w tym kościele, że nie chcę już chodzić w kółko do tej spowiedzi i popełniać dalej tych samych grzechów i do komunii, bo po prostu jest to dla mnie bez sensu. Więc się zbuntowałam i przestałam chodzić do kościoła w ogóle. Przestałam chodzić do tego kościoła i w tym czasie też zaczęłam chorować. Zawsze byłam zdrowym dzieckiem, zdrową osobą, a nagle pojawiły się u mnie jakieś nieuleczalne, autoimmunologiczne choroby. No i zaczęłam szukać ratunku, ponieważ jakbym zawierzyła lekarzom, to musiałabym się po prostu pociąć. A nie chciałam tego, więc zaczęłam, ponieważ wtedy odeszłam od samotności do kościoła, zaczęłam szukać pomocy u bioenergoterapeutów. Poddawałam się różnym zabiegom możliwym, ale zobaczyłam, że dla innych to pomaga, a dla mnie nie. Na mnie to w ogóle nie działa. Więc zaczęliśmy razem z mężem po prostu szukać ludzi, którzy idą za Bogiem bez kościoła, tak jakby poza kościołem. Zaczęliśmy szukać w internecie i znaleźliśmy takich ludzi, którzy mieli kościół domowy. Przyłączyliśmy się do nich. Oni nas ochrzcili tam w wodzie i ochrzcili nas Duchem Świętym, ale byliśmy tam 2 lata, ale dalej było coś nie tak. Dalej to nie było to, czego szukaliśmy. No i mój mąż głównie, bo ja byłam zbuntowana, trafił na nauczania Artura i ciągnął mnie do tego kościoła jeszcze taka sprzaka, a ja nie chciałam. Mówię, daj mi spokój, to jest jakiś nawiedzony facet. W ogóle Agatkę to kupiłam od razu. Ona jest po prostu dla mnie normalnie mega bohaterka i w ogóle wspaniała jest Agatka. Natomiast Artura się bałam panicznie. Mówię, kurczę, co to za w ogóle jest facet. No ale oglądaliśmy te nauczania i mąż mówi, chodź pojedziemy do kościoła. Ja mówię, że nie. No chodź pojedziemy. No i wtedy też był taki czas, że nasze dziecko dostało mega uczulenia i nie mogliśmy sobie z tym poradzić. I wzięliśmy Olę i pojechaliśmy do kościoła mocy, na Kasprzaka jeszcze. No i wtedy Artur modlił się właśnie o Olę z Michałem. No i bo byliśmy na tym nabożeństwie i ja mówię, nie, jesteśmy dalej w naszej wspólnocie. No i byliśmy dalej w tej wspólnocie, ale ciągle czuliśmy niedosyt. Niby tam się mówiło o zmianie umysłu, ale wszyscy z nas w tej wspólnocie byli bardzo poranieni i się żeśmy tarli. I w pewnym momencie ja stwierdziłam, że nie chcę w tym być. I Łukasz do mnie mówi, mój mąż, pojedźmy na ewangelizację Kościoła Mocy pod Złote Tarasy. Ja mówię, nie, daj mi spokój. A on mówi, nie, jedziemy. No i pojechaliśmy. Pojechaliśmy. No i trafiliśmy na Beatkę moją, kochaną, i na Michała, których wcześniej oglądaliśmy na Facebooku. I właśnie tak nam oni przypadli bardzo do gustu. I akurat trafiliśmy na nich na ewangelizacji. Była Monisia Krukowska, też się o mnie modliła. No i Beatka modliła się o mnie. No i później żeśmy się umówili, że przyjedziemy do kościoła. No i przyjechaliśmy do Was. I na początku to był dramat. Ja stałam z tyłu, cały czas płakałam.
W ogóle nie mogłam podnieść rąk. Nie mogłam skupić się w ogóle na uwielbieniu. Mówię, ja już znowu coś ze mną nie tak. Ja w ogóle nie mogę podnieść rąk. Mówię, kurczę, wszyscy mają ręce w górze, uwielbiają Boga, a ja nie mogę. Ja po prostu stałam i nie mogłam. A teraz po prostu zadziały się takie rzeczy, że zostałam uwolniona właśnie u was od przekleństwa. Zaczęłam iść do przodu, bo przez całe życie miałam takie wrażenie, że coś mnie pęta, coś mnie wiąże i nie mogę pójść do przodu. I nikt nie był w stanie powiedzieć mi, co to jest. Każdy mówił, że jestem mało gorliwa, że jestem mało odważna. A ja po prostu wiedziałam, że to jest coś, co mnie po prostu pęta, że sobie sama z tym nie poradzę. I tutaj zostałam z tego uwolniona. I widzę, że zaczynam iść do przodu. Też zostałam uzdrowiona z moich różnych dolegliwości, jeśli chodzi o sprawy kobiece. Miałam bardzo bolesne okresy, a teraz już mam któryś okres, który zupełnie mnie nie boli. Bardzo się cieszę z tego powodu. Miałam też sen, że zostałam uzdrowiona z guza tarczycy. Właśnie tutaj, w tym kościele, gdzie wcześniej wszyscy bioenergoterapeuci i w ogóle inne różne wróżki i w ogóle cuda takie nie byli w stanie sobie poradzić z moim guzem. Tylko wy sobie poradziliście z moim guzem. Jestem mega szczęśliwa. I w ogóle zaczynam być bardziej odważna. W ogóle to, że stoję przed wami, to jest mega w ogóle postęp. Bo ja walczyłam ze sobą już ileś niedziel pod kolej, że mam wyjść i nie mogłam. Ale w końcu powiedziałam, idę. Idę, powiem najlepiej, jak potrafię. I zaczynam podejmować też odważne decyzje. Ja byłam wychowana przez właśnie babcię, tak jak wam mówiłam, która była despotką, która mnie totalnie po prostu poniżyła i mówiła mi, że jestem nikim. Że jestem nikim i że nigdy nic nie osiągnę. I ponieważ powtarzała mi to tak często i tak dużo, to ja w to uwierzyłam. I zaczęłam tak żyć, że po prostu jest tak, jak jest, jest okej, więcej nie osiągnę. A teraz po prostu zaczynam iść do przodu. Bardzo się cieszę, że jestem z wami. Bardzo was kocham. Bardzo wam dziękuję za wszystko.